Dzień dobry Państwu, Paweł Kaczak, Obywatele RP i nasz projekt 150 pytań na 150 tygodni, jakie mniej więcej dzielą nas od najbliższych wyborów, jeśli te wybory odbędą się w terminie. Tydzień temu zadaliśmy w tej debacie pytanie już drugie z kolei i ono dotyczy tych kwestii, które czasami nazywa się światopoglądowymi, a czasami, zwłaszcza politycy, mówią o nich tematy zastępcze. Dzisiaj przyszedł czas na wstępne podsumowanie, inaczej niż tydzień temu, tym razem mówiąc szczerze, niewiele mamy do podsumowywania, ponieważ odpowiedzi udało nam się w ciągu tygodnia uzyskać raptem dwie. Niemniej jednak parę słów na temat tego, jak sami widzimy tę sprawę. Co to są tematy zastępcze? Dlaczego one bywają tak bardzo niewygodne? Dlaczego tak źle przebiegają kampanie wyborcze, jeśli mowa w nich o właśnie tego rodzaju tematach? O tym chcieliśmy porozmawiać dzisiaj z Wojtkiem Kinasiewiczem, również z Ruchu Obywatele RP, mając nadzieję, że kiedyś dorobimy się tych głosów tylu, że będzie można zorganizować tutaj jakąś międzyśrodowiskową debatę. Wojtek, jak to się dzieje, że na czym polega ta niemożność poruszania tych tematów zastępczych, bądź też światopoglądowych, obie te nazwy zasługują na cudzysłów, bo przecież one są równocześnie tymi, które Polaków emocjonują najbardziej. Dzień dobry przede wszystkim. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że tak mi się wydaje, że one dzielą. To jest chyba podstawowa rzecz. Dzielą w różnych przekrojach, dzielą pomiędzy różnymi ugrupowaniami politycznymi, dzielą również wewnątrz. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że to są tematy trudne, po prostu zwyczajnie trudne. To są trudne problemy do rozwiązania. A więc udaje się, że ich nie ma. Po prostu, tak mi się wydaje. Mhm. Tak, zastanawiam się, bo to z punktu widzenia partii centrowej, tak często mówił Grzegorz Schetyna, ostatni taki, który organizował jakoś przemyślane kampanie wyborcze, on mówił, że prawa osób LGBT albo prawa kobiet, to jest zabawne, bo kobiet jest więcej niż połowa w Polsce, ale to jest coś, co interesuje jakieś 8% wyborców. A jeśli ktoś liczy na większość w parlamencie, to nie może stawiać na te niszowe problemy. To na tym polega to zjawisko, tak? Jeżeli tak jest, to należałoby zapytać, chyba, czym się interesuje pozostałe 92%. To widać w sondażach, że to jest, stan ochrony zdrowia, przyszłość emerytur i tak dalej. Te tematy wyszły w badaniach ostatnio i stąd na czele sześciopaku była właśnie ochrona zdrowia. No tak, ale z drugiej strony wszystkie badania wskazują, że wyborcy i tak nie wierzą w to, że zagadnienia służby zdrowia zostaną jakkolwiek pozytywnie rozwiązane. Dobra, czy sądzisz, że to jest tak, że na tych kwestiach zwanych światopoglądowymi, takich jak aborcja, jak prawa osób LGBT, jak stosunek państwa i kościoła, problem się kończy? Czy on przypadkiem nie dotyczy na przykład opieki socjalnej i projektu 500+. Znaczy ja myślę, że efekt jest podobny, natomiast jakby u źródeł zastępczości tych tematów leżą trochę inne przyczyny. W przypadku 500+, myślę, że bardziej nacisk jest położony na kwestie monetarne, budżetowe, gospodarcze. On ma mniej wspólnego z takim podejściem, jak to określasz, światopoglądowym. Można też na wszystkie te zagadnienia patrzeć przez pryzmat po prostu praw człowieka i obywatela. Mhm. Tego spojrzenia raczej wśród polityków nie widać. To charakteryzuje chyba raczej ruchy obywatelskie. Ten pogląd, że bezpieczeństwo socjalne jest prawem człowieka, jest mi bliski, ale wciąż się gryzę w język, jak takie myśli formułuję, bo nie wiem, czy to nie brzmi lewacko,
zanadto, ale tak, no, ale to rzeczywiście o to chodzi. Wiąże się z tym pytanie, czy politykom wolno w ogóle o takich sprawach decydować. No, z chwilą, kiedy 500+ już funkcjonuje, no to rzeczywiście trochę grozę budzi taki pomysł, że o tym na przykład świadczeniu, które jednak w istotny sposób wyznacza standard życia milionów ludzi w Polsce, czy rzeczywiście ma decydować jakaś chwilowa polityczna koniunktura, czy to powinno być wolno politykom, tak po prostu w zwykłym trybie, decydować o tym, czy ten projekt kontynuować, czy go być może przerwać znienacka. No, to jest dosyć trudny temat. Tak. Znaczy, jeżeli na kontynuację lub przerwanie spojrzymy choćby tak jak na prawa emerytalne, których kiedyś wszak nie było, tak? Zostały wprowadzone i są traktowane w tej chwili jako oczywistość. Oczywiste, przynależne. Ja myślę, że z tym tak zwanym 500+ jest podobnie. Znaczy, jeżeli już ono się pojawiło, to jako swego rodzaju prawo nabyte, no trudno byłoby z tego projektu się wycofać, szczególnie jeśli miałaby o tym decydować taka zwykła parlamentarna większość, taka czy inna. A jeżeli byłoby to wynikiem jakiegoś szerokiego społecznego przyzwolenia, no to pewnie tak. Natomiast na pewno nie w sytuacji, w której ktoś by sobie tak po prostu zdecydował. I to jest, jak mówię, jak mi się wydaje, no, przyczyny tych, nazwijmy je socjalnymi prawami, a prawami wynikającymi z takich podstawowych praw dla mniejszości, czy dla większości, jakie są kobiety, ale prawami obywatelskimi, jest jednak subtelna, drobna różnica w podejściu do jednego i do drugiego zagadnienia. Co innego dzieli, myślę. Mhm. Tak czy owak, myślę sobie, że Piotr Borys na przykład napisał do nas, no, bardzo krótką, taką lakoniczną odpowiedź, że nie, że kwestie zwane światopoglądowymi to nie są rzeczy, których da się uniknąć, to są sprawy ważne, domagające się koniecznie rozstrzygnięcia, ale muszą być poza programem zjednoczonej opozycji, bo na ten temat nie ma wspólnoty poglądów całkiem po prostu. Więc ja bym Piotrowi Borysowi oraz politykom w ogóle, którzy rzeczywiście mają kłopot z formułowaniem postulatów w tym zakresie, powiedział, że nie, no macie wspólny pogląd, bardzo łatwo go sformułować. Możecie wspólnie oświadczyć. Adrian Zandberg może to zrobić postępowy, cokolwiek to ma znaczyć, z konserwatywnym, znów cokolwiek to ma znaczyć, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ten wspólny pogląd polega na tym, że to jest sprawa, która rozwiązana być musi, jak im wcześniej, tym lepiej. Musi być rozwiązana w sposób parlamentarny, w sporze, który w końcu różni Zandberga z Kosiniakiem-Kamyszem. Obaj umawiają się na właśnie parlamentarny sposób rozstrzygnięcia tego sporu, a być może, a jeśli tak, to przede wszystkim na to, że nie do nich należy decyzja i w sprawie aborcji, i w sprawie rozdziału Kościoła od państwa, i w sprawie tego bardzo podstawowego katalogu praw człowieka, które muszą uzyskać standard gwarancji albo konstytucyjnych, albo dosyć zbliżonych. Znaczy, wspólnota poglądów w tym zakresie dotyczyć może tylko stanowczej bardzo woli ich rozwiązania wreszcie oraz, jak sądzę, no właśnie tego, że no nie we wszystkich sprawach ten decydujący głos może należeć do polityków. A szczerze mówiąc, taka intencja nam przyświecała, jak to pytanie formułowaliśmy, i licząc na odzew, żeby tak postawić ten problem i spróbować się dowiedzieć, co sądzą o tym politycy. To, że uzyskaliśmy tak mało odpowiedzi w ciągu tygodnia próśb, no jest po części funkcją naszych własnych zaniedbań, żeby to powiedzieć uczciwie, no ale też po części to wynika z tego, że to jest jednak, jak powiedział Wojtek, raczej bardzo trudny temat.